ponieważ muszę się już pożegnać, ale chciałam odnieść się do tego, co ksiądz profesor powiedział słowami błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia. On powiedział niezwykle ważne słowa, bo największym zagrożeniem dla naszej ojczyzny jest to, że wśród ludzi bardzo wymownych wielu jest niemych. Są oni wszędzie, na katedrach uniwersyteckich, na różnych sesjach naukowych i pospolite tchórzostwo zamykające im usta przed wyznaniem prawdy nazywają roztropnością. To są słowa naszego błogosławionego prymasa. I gdybyśmy zechcieli wszyscy się właśnie wczytać w naszego prymasa tysiąclecia, to to, co o czym mówi ksiądz profesor, podnosi nas na duchu, bo on jest słowami, on jest narzędziem prymasa tysiąclecia, on jest wśród nas. Prymas już nie żyje, ale Bogu niech będą dzięki za takiego cudownego kapłana, który nam przypomina prawdę, tak jak kiedyś nie bał się tego mówić prymas Wyszyński. Jesteśmy u siebie, we własnej ojczyźnie. Mamy prawo we własnej ojczyźnie czuć się swobodnie. Mamy prawo czuć się jak u siebie w domu. Do nas należy decydować o takim czy innym charakterze naszego życia i bytowania. Od tego bowiem zależy suwerenność ojczyzny. Nasza godność narodowa wymaga, abyśmy oparli się tej zarozumiałości, z jaką lekceważone jest wszystko, co polskie, na rzecz tak nam obcego importu. Dziękuję. Trzeba stwierdzić, że proroków, prawdziwych proroków nam wciąż nie brak. Tylko że słuchanie ich, wczytywanie się, to już jest inna sprawa. Jeszcze odmienną kwestią jest istnienie fałszywych proroków na całym świecie. Proroków, którzy wieszczą to, co już się dzieje i to, co ma się stać. I ich nie czytamy, ich nie słuchamy. I wtedy dajemy się ogłupiać, dajemy się zniewalać, a nawet wciągać w te machinacje, które oni na tym świecie instalują. I proszę zobaczyć, no to przeszłe stulecie. Książka, notabene 1300 stron, Ayn Rand, Atlas zbuntowany, była Biblią intelektualistów amerykańskich. Dokładnie opisuje to, co się w tej chwili dzieje. Nie mówiąc już o nie dystopiach typu Nowy Wspaniały Świat, Zamiatin My, czy rok 1984, bo to nie były literackie dystopie, to były programy dla oswojenia tych, którzy będą to czytać, ewentualnie to bagatelizować. Niedawno wciąż istniejący mason, doradca wielu prezydentów, Jacques Attali, popełnił książkę Krótka historia jutra. Można dokładnie, rozdział po rozdziale, odczytywać to, co jest prowadzone, między innymi w tym inteligentnym projekcie. Również nowy, można powiedzieć, prorok tych czasów, zaproszony niedawno przez premiera na wydarzenie pod tytułem Impact 2022, Yuval Noah Harari. On dopiero jakoby teraz zaistniał, podczas gdy jego książki już funkcjonują dobrych kilka lat, między innymi Homo sapiens od zwierząt do bogów,
Homo Deus, a teraz 21 lekcji na XXI wiek. To on jest propagandistą, głównym propagandistą Klausa Schwaba, który nie jest tak wymowny jak on. Jego książki są rozchwytywane przez zachodnią inteligencję i w tej chwili docierają w końcu do Polaków. Podczas gdy, no właśnie, profesorowie, dziennikarze, księża powinni to rozpracowywać już lata przedtem. Tak jak wielu jeszcze nie wie o książkach Klausa Schwaba, jak Czwarta Rewolucja Przemysłowa, dalej Wielki Reset i Nowa Narracja. To jest też właśnie bardzo istotna rzecz, bo narracja to jest objaśnianie rzeczywistości nieprzepytywanej przez nieświadomych ludzi. I takie było wystąpienie na tym wydarzeniu w Davos, czyli szczyt Światowego Forum Ekonomicznego. Takie zdanie wygłosił ów prorok, Żyd z pochodzenia, homoseksualista. Nadszedł wreszcie czas, by ludzkość stworzyła się od nowa. Nie tak, jak chciał ten, i wskazał w górę. My mamy się stworzyć całkiem od początku. Księdze profesorze, czy to jest nowy Friedrich Nietzsche, który chciał nowego człowieka, nową antropologię? Nie przejęzyczył się brat Tadeusz z pojęciem październikowa. Bo wciąż mamy z październikową rewoltą do czynienia. Czyli tylko z żonglerką komunistycznych klocuszków. Ale ze zradykalizowaną formą. Dlatego, że jeden z największych wysiłków tego świata intelektualnego, który częściowo przywołał brat Tadeusz, to jest dostudiowanie tego bytu, którym jest diabeł. Ideolodzy III Rzeszy jeszcze niezbyt dogłębnie przestudiowali to, kim jest diabeł. Ideolodzy Marx, Engels, Lenin też nie zadali sobie tego trudu w takim stopniu, jak niektórzy po nich. Podobnie było też i z Hegelem, i z Marcinem Lutrem, i z rewolucją francuską, czyli co to znaczy, że mamy, drodzy Państwo, w rozwoju ideologicznym potęgowanie się wiedzy o szatanie. A ten przyrost wiedzy o tym, kim jest upadły anioł, skutkuje doprecyzowywaniem w kierunku radykalizacji jego dialektyki, czyli radykalnej opozycji względem Pana Boga. I te przywołane postaci, które są w tej prostej linii pokrewieństwa ze szkołą frankfurcką, bo bez szkoły frankfurckiej, która uporządkowała teren, czyli ukierunkowała cały rozwój racjonalności w kierunku satanizacji jej, nikt tego tak systemowo przed nimi nie dokonał. A ci panowie korzystają z tych owoców, dorzucając do tego diabelskiego piekła jeszcze po parę różnych kamyczków. Dlatego, kochani, przywołujemy sobie Boga jako miłość miłosierną, żeby wiedzieć, że nie mogę uzbroić mocniej mojego intelektu, jak poprzez prawdę o Bogu miłości. Nie mogę mojej pamięci bardziej upodmiotowić, bo jak wiecie Państwo, że nasza pamięć jest
odpowiedzialna za nasz, za utrzymanie naszej podmiotowości w jej samej. Nie mogę mojej podmiotowości zakorzenić głębiej, mocniej, jak właśnie wtedy, kiedy napełnię moją pamięć Bogiem miłością. I nie mogę być mocniejszym w byciu wolnym, w artykułowaniu tego, jaka jest moja wiara, jaka jest moja nadzieja, miłość, prawda, dobro, piękno, gospodarka, handel i to wszystko, co czynię w kulturze, nie mogę tego mocniej zabezpieczyć, rozwinąć, jak tylko na fundamencie i ze względu na cel, którym jest Bóg, miłość. Dlatego też te słowa i przywołanie tych różnych artykulacji październikowej rewolucji, drogi bracie, Tadeusz, nie przejęzyczyłeś. To są, kochani, propozycje, które wprost mają swoją koneksję do bytowości szatana. Dlatego na zachodzie świata jeszcze nigdy w dziejach Zachodu nie było takiej apoteozy upadłego anioła jak w ostatnich dziesięcioleciach. Dlatego też my powinniśmy, kochani Państwo, wszystko czynić i wiem, drogi bracie Tadeuszu, że tyle jeszcze spraw byłoby do omówienia, ale nasza kochana pani doktor Aldona powiedziała, że to niektórzy chcieliby na pierwsze sobotnie nabożeństwo jeszcze zdążyć, więc nie chcielibyśmy nadwyrężać waszej miłości i serdeczności i życzliwości i bardzo chętnie jeszcze podpiszę, czy życzenie jakieś złożę. W każdym bądź razie, że kochani, ta tematyka Boga miłości to jest po prostu tak trafiona, że nie można być bezpieczniejszym, zdrowszym, mocniejszym, jak właśnie zakorzenić się i trwać korzeniami naszego istnienia w Bogu, któremu na imię miłość.